Średni udział ucznia, nauczyciela na ilość uczniów w roku 2012-2013 to 9,53 ucznia na jednego nauczyciela. W przedszkolu ta tendencja trochę wyższa, bo 14,32 ucznia przypada na jednego nauczyciela. Ta tendencja również się co roku zmienia. W tamtym roku była trochę wyższa, w poprzednim, czyli w roku szkolnym 2010-2011 była niższa. W zeszłym roku szkolnym, czyli 2011-2012 było trochę więcej uczniów przypadających na jednego nauczyciela, bo 10,01. Uczyło uczniów razem 162 nauczycieli na 141 etatów, właściwie prawie 142 etatów. Najwięcej udziału wśród nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, czyli nauczyciele najbardziej wykształceni. Tak. 94 osoby, w procentach jest to około 88%. Na drugim miejscu to nauczyciele mianowani, 32 osoby, 25% i 24% etatów. To są procenty, przepraszam. Która? To są ilości etatów. Etaty. Potem nauczyciele kontraktowi 27 osoby, 20,63 etatu i najmniej zawsze samego nauczyciele stażyści. W drugim roku szkolnym było tylko 9 na 8,03 etatu. Jak co roku prowadzimy remonty w szkołach? W Szkole Bogdanowie, w Bujnach, w Szkole Szkolno-Gimnazjalnym. Największą inwestycją, jak Państwo doskonale wiecie, była inwestycja z budowy szkoły podstawowej w Bujnach. Jest tam dobudowana sala gimnastyczna plus przedszkola, przyszkola samorządowego. Inwestycja jest właściwie już prawie na ukończeniu. Dostały tam takie drobiazgi, które zaczynają zapięcie tej inwestycji. Efekty nauczania. Proszę Państwa, efekty nauczania są nie najlepsze. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, edukacja w szkole podstawowej kończy się sprawdzianem. I te sprawdziany, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, generalnie nie najlepiej wypadają. Na 40 możliwych punktów średnia w gminie to 21,69 punktów. W powiecie piotrkowskim jesteśmy na 8 miejscu w zakresie. Na 11 gmin, tak? Na 11 gmin. Ta drużyna są. Na 8 miejscu, czyli jesteśmy na tych miejscach od końca. Przy okazji, proszę Państwa, ja nie mam. Poniżej średniej generalnie mam podniki na pewno. Przy okazji, tutaj nie ma tego tymi informatorze, ale w niektórych szkołach zrobiliśmy takie badania. Otóż w jednej ze szkół dyrektor pokusił się i przedstawił nam dane dotyczące indywidualnych uczniów co do sprawdzianu. I uczeń powiedzmy miał oceny 4, 5, 3, 9 średnie i na przykład ten, który miał 3 i 9 na 40 możliwych punktów zdobył 9 punktów, czyli prawie czwórka, a tych punktów jest tylko 9. Uczniowie, którzy mieli 4 z hakiem pod piątkę, uzyskiwali tą średnią, wynik ze sprawdzianu, ten średni powinien sprawdzianu, 15-16 punktów. To coś z tym nauczaniem jest nie do końca
porządku, prawda? Bo efektem tego nauczania jest strach. Ten stadion wydaje się, że powinien wypaść lepszy porównaniu do tych ocen, którzy uczniowie otrzymują. Czyli generalnie zacząłem o tym, że akurat tam te oceny były zawyżane. Nie miałem na myśli tego powodu. Szkołę gimnazjalną kończy egzamin. Tu już jest sytuacja trochę lepsza, bo na średnią krajową, która wynosi 58 punktów, nasza gmina średnio zależy się o części komunistyczna, automatyczna, czyli językowe, no ale te wyniki akurat nie są takie najgorsze. Lepszy wynik uzyskało gimnazjum generalnie w Gomulinie niż gimnazjum w Woli Krzyszopolskiej. Te wyniki też, proszę Państwa, w zależności od roku różnie się zmieniają, bo czasem jest tak, że generalnie jest to taki poziom średni, lepiej niż średni, mniej niż średni. I czasem nasza gmina plasuje się na tej pozycji takiej mniej niż średniej niż średniej. I też żeśmy rozważali ten problem w tamtym roku. Otóż są gminy, które nie są doinwestowane, jeżeli chodzi o oświatę, ale te wyniki są naprawdę dużo, dużo lepsze. I tu chodzi o takie małe gminy jak Czarnocin, Aleksandrów i również Biedny. Natomiast tam wyniki są, egzaminów są dużo, dużo wyższe. Wystosowaliśmy, bo też tego nie ma tej informacji, takie pismo po poprzednim sprawozdaniu za inicjatywą Państwa do szkół naszych. Dyrektorzy mieli opracować taki program naprawczy. Część dyrektorów przyjęła sobie to głęboko do serca, próbowali coś tam zrobić, nawet sprawozdania były z tych działalności, a część, na przykład szkoły w Parzniewicach. Pani dyrektor bardzo ambitnie podeszła do tej kwestii i przechwyciła to, przepraszam, stanowiskiem dyrektora. Bo od tego się zaczął tam ten problem. Zgadzało się na opisywanie sztucznych ocen. Proszę Państwa, szkoły jak zwykle, jak co roku uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych. Realizowała różnego rodzaju projekty. Muszę powiedzieć, że dwoje uczniów ze szkoły gimnazjalnej Gomulina było nawet w parlamencie, jako wyróżnienie, to tutaj Pan Wójt może coś więcej w tym względzie powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć również, że był organizowany między innymi taki konkurs o wiedzy unijnej w szkole gimnazjalnej w Gomulinie i główną nagrodą za pierwsze trzy miejsca była wycieczka, i jest, będzie realizowana wycieczka do Brukseli, którą sponsorował pan poseł Wojciechowski. Był na zakończenie tego konkursu, wręczał nagrody, rozmawiał z nauczycielami, z uczniami, bardzo generalnie muszę powiedzieć, skromny, wyjątkowy, uczciwy człowiek i uczciwy chyba eurodeputowany. Jeżeli chodzi o dowóz, to jest jeden z ostatnich punktów sprawozdania. W 2012-2013 dojeżdżało, dowożonych było 480 uczniów autobusem oraz 70 uczniów dowożonych przez nasz bimbus. Ten nasz bimbus służy również innego rodzaju
celom edukacyjnym, różnego rodzaju konkursy, jest wymagana większa liczba uczniów. Ci uczniowie w międzyczasie, między od dorosłym a odwozem dzieci do domu jest również wykorzystywany do przewożenia uczniów. Cele związane z edukacją, na przykład dużo konkursach, czy zawody międzygminne, czasem wojskowa jedzie, również zawozić uczniów na zawody sportowe. Nauczanie indywidualne. To jest też taki dość poważny problem. Otóż proszę Państwa, kiedyś to było tak, że nauczanie indywidualne dotyczyło ucznia, który w żaden sposób nie mógł uczęszczać do szkoły z powodu swojego schorzenia i nauczyciel dostawał określony limit godzin, maksymalnie 12, i nauczał te dzieci w domu. Teraz jakoś tak dziwnie się pozmieniało, że proszę Państwa, coraz więcej środków jest przeznaczone na tych cel i nauczy pobierają nauki w szkole, dodatkowo jeszcze ma indywidualne zajęcia. Jest to takie... Tak, jest olbrzymia liczba etatów, olbrzymie oczywiście koszty. Tendencja jest, rozmawiamy o tym z dyrektorami, z tym ośrodkiem, bo jeżeli uczeń otrzymuje orzeczenie o tym, że ma być dodatkowo szkolny, no musimy go wykonywać, ale tu jest coś nie w porządku, ponieważ jest to rodzaj takich korepetycji, które by się właśnie przydały prawie każdemu uczniowi. Także trochę ten kierunek nauczania jest w tym kierunku, który powinien. A te wszystkie dzieci są niepełnosprawne, że nie mogą się... No, nie jest bardzo dużo. Nie tylko niepełnosprawne fizycznie. Proszę Państwa. A z drugiej strony tutaj mamy też wiele wizyt i próśb rodziców, których dzieci mają to orzeczenie o nauczaniu indywidualnym, żeby jednak to dziecko do szkoły chodziło. A jeżeli z orzeczenia wynika, że nie, no to nie może. I to i jest. A czy nie jedno zaprzeczenie. Jeszcze chciałbym dodać, że w tym roku szkolnym przejęło pracę dyrektora. Został zmieniony dyrektor w Parzniewicach i dyrektor w Górnym. W Parzniewicach jest pani Paulina Dziadczyk, a w szkole w Górnym, w szkole wysokiej pani Kaczbieta Przybył. Tyle, jeżeli chodzi o takie bardzo ogólne zarysie, jeżeli chodzi o działania poprzednio w szkole, jeżeli Państwo macie jakieś dodatkowe pytania. Proszę, są jakieś pytania? Proszę bardzo. Znaczy ja tu w zasadzie może pytania takiego nie mam, ale taka mi się nasuwa, Szanowni Państwo, refleksja, czytając właśnie tą informację. Otóż właśnie mamy tak dużo tych nauczycieli właśnie dyplomowanych, bo do 90 mamy 4 etaty, a mamy bardzo średnie czy złe wyniki nauczania. I to jest takie smutne i uważam, że nie wiem, coś warto by Panie Sekretarzu, nie wiem, jakieś działania w tym kierunku począć, ale... Bo ja pamiętam, że się przypomina dawniej, jak była chyba Pani Ływacka ministrem, że nauczyciel dyplomowany to miała być taka elita, jak pamiętam, jak to... Początek lat chyba 90. to miała być to elita, a tu się okazuje, że większość to jest nauczycieli dyplomowanych, a wyniki mamy bardzo złe nauczania. Ale to jest taka refleksja tylko, bo ja proszę bardzo, jak wcześniej było zauważone, reprezentuję to środowisko i jak słusznie Pan Wójt powiedział, system motywacji. Ja nie wiem, czy Państwo się orientują, ale na przykład w Marczewicy dodatek motywacyjny dla nauczyciela to nie jest 20 zł 30 jak u nas. 40, 50 też jest. Ale tam jest 300 zł. Więc jeżeli nauczyciel dostaje takiego dodatku motywacyjnego 300 zł, to ja sobie nie wyobrażam, że on rzeczywiście zrobi coś przeciwko temu znacznie w tym sensie, żeby będzie robił wszystko po prostu, żeby tego podatku nie stracić.
Ona też na zasadzie 20, 30, 50 zł dodatku motywacyjnych, które tak naprawdę nie motywuje, bo tak nie wiadomo, co to jest. Tak samo ja już tu mówiłam do pani Karoliny na komisji, tak samo może system nagradzania. Też no, jakoś się praktykuje, ja nie wiem, w każdej szkole może jest bardzo dużo nagród dla nauczycieli przyznawanych, one tak naprawdę też nie motywują. Nagroda to powinien być dwóch, trzech, czterech nauczycieli, a jeżeli ich dostaje no 13, 14, no to też to jest takie, no nie wiadomo co i jak, prawda? No, więc ten system motywacji też tutaj tych nauczycieli, no, no leży w gruzach tak naprawdę. Bo ja nie mówię o dodatku, a o systemie motywacji. No też. Powiem dalej, cały czas, no jak już wcześniej było powiedziane, zresztą pan skarbnik mówił, że musieliśmy gmina dołożyć ileś tam 300 do 2000, nie pamiętam. Bo no mówię, cały czas pensje tych nauczycieli są poniżej średniej. Cały czas się kombinuje. No, no mamy kwotę. No a skąd się bierze w takim razie? Nie może być poniżej średniej, bo każdego roku to musimy dopłacić. No a więc ja powiem, więc dalej idąc tym tropem, powiem dalej. Już to kiedyś mówiłam. Pewne szkoły wypracowują tą średnią, pewne nie wypracowują. Dodatek jest dzielony równo i potem sukcesy na przykład w Rumunii, bo tam każdy tworzą mnie zarobi, a potem jeszcze dostaje wyrównanie. W innej szkole mniej zarabiają i dostają tylko wyrównanie. Poza tym w dalszym ciągu będę, jak to pan sekretarz powiedział, ocenianie leży w gruzach, ale to nie jest w każdej szkole, tylko jak pan słusznie zauważył, w jednej tam szkole wyszło coś takiego. Potem ci uczniowie przychodzą do nas do gimnazjum i naprawdę mamy problemy, no bo średnia, pasek i tak dalej, po czym się okazuje, że tabliczki mnożenia nic nie zna. Więc to tak trzeba odstaw ciągnąć w górę i coś może się z tym zrobić. Ja rzeczywiście, no biję się w piersi, wyniki są rzeczywiście słabe. I to nie jest tak, że my w szkole nie chcemy, bo przecież wiadomo, i pan dyrektor chce, i rodzice chcą, i my chcemy, i pan drugi, wszyscy chcą. No gdzieś coś jest nie tak, systemy naprawcze były w ubiegłym roku rzeczywiście wprowadzone sporo różnych. Ja mam nadzieję, że przyniosą efekty w tym wieku, w tym roku. Ale to jest, mówię, no ten nauczyciel tak naprawdę, no tu słyszę dyplomowany za dużo, no to ja nie bardzo rozumiem, no to nauczyciel ma co, cofać się w rozwoju, czy jednak coraz więcej tej wiedzy posiąść, żeby jednak tym uczniom ją przekazać. Także to też jakieś takie niesłuszne, za dużo dyplomowanych, za mało kontraktowych i tak dalej. I tak naprawdę wszyscy chcemy. To nie jest tak, że nauczyciel nie chce. No są, wiadomo, różni nauczyciele, tak jak urzędnik, lekarze i tak dalej. To ja cały czas przypomnę i będę apelowała. My mamy największy problem, bo my chcemy tylko uczennicy i często rodzice. To jest pani, ja się nie uczyłem, dwa samochody na podwórku mam. Więc to trzeba mówić świadomość całego społeczeństwa gminy, a nie tylko tak nauczycieli. Ja rozumiem, że oczywiście w tych innych szkołach są lepsze wyniki. I też bym była dumna i dalej mogła wstawić, że no nareszcie mamy te wyniki. Także to nie jest tak, że my nie chcemy, naprawdę staramy się. Mamy sporo ograniczeń, bo wszystkie zajęcia to znaczy dzieci kończą lekcję 11. Odjeżdżają. Nie ma jak przeprowadzić dodatkowych zajęć. Tak, na zajęcia sportowe przyjadą. Ja ogłosiłam kółko matematyczne w sobotę. Popukali się w czoło, no gdzie mi w sobotę przyjdą. Ale na sportowe zajęcia. No także no mówię, no może przedłużyć, ja już kiedyś apelowałam te autobusy jakieś dodatkowe, które nie wiedziały czym wrócić. No mówię, o 15 one wychodzą, skończyły lekcje, wychodzą. Zajęcia dodatkowe przeprowadzi jest problem oni w trakcie lekcji, tak, ale po lekcjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę szanowni. Radni, panie wójcie, ewentualnie sobie może w jednym z wniosków, jakichś postulatów moich poprawić jakość tego oceniania. No oprócz tego jakieś rozmowy dyrektora może zaproponować dyrektorom szkół w naszym gminie takie szkolenie odnośnie jakości oceniania, jak to punktować, żeby w miarę ujednolicić ten system. To jest. Efekty nauczelne, czyli te sprawdziany, jakbyśmy teraz patrzyli na lata, że panie radni, to jest efekt taki, że nie zawsze w danym roku mamy wspaniałą grupę, na przykład w danej klasie, gdzie są te wyniki. Bo czasem jest jedna, dwie osoby, które, no powiedzmy, odbiegają od tej średniej, tak to określę. Czasem one wpływają na ten średni wynik. Ale, kiedy patrzymy na dokumenty, w niektórych szkołach tutaj jest szóste, siódme miejsce i to jest tak systematycznie się pociągnie,
Czyli moim prywatnym zdaniem jest, trzeba coś poprawić, powiedzmy, w przekazie tej wiedzy, którą posiadają nauczyciele w stosunku do uczniów. To jest bardzo ważne. Bo może być dobry nauczyciel, który może mieć dużo wiedzy, ale ten przekaz w stosunku do tych uczniów będzie słabszy. I ta młodzież sobie będzie przyswajać cały ten wiedzy. A później to wszystko odbija się na tym, co koleżanka powiedziała. Osoby idące do gimnazjum, jak kiedyś już rozmawiali, nie znają tabliczki mnożenia, teoretycznie nic. I później trzeba to nadganiać kosztem tych, którzy byli na pewnym tam poziomie. I mamy efekt tego, że gimnazjum też obniża swoje loty z uwagi na to, że no niestety, co się opóźniło przez te 6 lat, to niestety przez 3 lata się nie naproszę. Uważam, że tylko brak dyscypliny dziecka jest. Życie w tym nauczaniu i wina jest trochę i rodziców. I to może też, po prostu też. Bo jestem dumny środowiska i wypowiadanie głośno przy dziecku opinii nauczyciela, taki, przepraszam, że to mówię tak, że to taki czy taki, to troszeczkę też wpływa na to, że później to dziecko robi to, co robi. No. I nie, i tak powiem jeszcze na koniec, że nieraz jest przerost ambicji rodziców w stosunku do dziecka. No, po prostu się można być wykłócą o tę ocenę, bo może tak powiem. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma jeszcze proszę. Ja może jeszcze mam pytania, takie przysługuję. Ja mam z takimi dziećmi, z młodzieżą do czynienia, jeżeli chodzi, że przyjdą ze szkoły, to przyjdą na trening, są tymi strażakami i może kilka zdań bym powiedział. No, czasy się zmieniają, to fakt. I no, ta młodzież jest trudna. Ale ja tak wnioskuję, jeżeli przychodzą mi na trening, żeby kopnąć piłkę do przodu, żeby się pobawić, czyli te wyniki ich tak nie zadawala, znaczy poprzeczka nie jest aż tak wysoka, no to jest wszystko fajnie, kopnąć do przodu, ale jeżeli zrobimy zebranie, chłopaki, żeby coś osiągnąć, trzeba trenować solidnie, trzeba zrobić jakiś obóz przygotowawczy, trzeba się postarać i żeby było ciężko, nieraz są takie dni, że się zrobi ciemno przed oczami. No to wtedy z 30 przyjdzie mi 15, także myślę, że to się odnosi właśnie do tego nauczenia. Jeżeli ktoś wymaga, to ma przekór. Idzie w drugą stronę. Chociaż nie wiem, 5 lat temu tak nie było, czasy się zmieniają i ja też, chociaż mi przychodzą, tam się nie wystawia ocen, widzę tą różnicę, także chciałbym, żeby się to zmieniło, ale też nie mam pomysłu, jak to zrobić. Że już nie chodzi o szkołę, ale o robi się wszystko, ćwiczenia, żeby ich jakoś wyciągnąć, nie? No, są komputery, laptopy, tablety i nie chce się być z domu. Także pomysły też nie mam, ale może właśnie to jest to, co pani Jasia powiedziała, że z energetyką kolegą musisz załatwić. Energię wyłączać na 2-3 godziny to uczyć się na boisko. Bo brak prądu. Dostać studia. I wtedy można się to robić problemem, bo to się coś no dziękuję. Znaczy, ja nie chcę tutaj w szczegóły wchodzić, żeby się nie narazić, bo oczywiście jest to temat bardzo delikatny i powiem mocno, że przy tych regulacjach prawnych nic nie zrobimy. Bo ja nie mówię tutaj o dodatku motywacyjnym, bo dodatek motywacyjny nie załatwi sprawy. To są takie symboliczne pieniądze i w myśl przepisów praktycznie się należy wszystkim. Natomiast tu chodzi o uzależnienie wysokości wynagrodzenia od wyników w nauce. Ale to nie nasza rola, nie na tym szczeblu. To musi zrobić właśnie władza najwyższa, czyli parlament. Ponoć projekty takie są, ale czy to zostanie wdrożone, czas pokaże. Dla przykładu podam tu tylko Sparzniewic, taki przykład, gdzie średnia ocen w którejś tam w klasie 4,3 bodajże mogę się tutaj mylić. Taka średnia wynikała z ocen wystawionych. Natomiast po egzaminach 2, coś. Czyli
Czyli te oceny, że tak powiem, nie są miarodajne do wiedzy, jaką dziecko posiada. No i nie chcę tutaj więcej mówić, bo oczywiście w każdej grupie jest prymus, w każdej grupie jest ten najgorszy. Niestety ta niewdzięczna rola nauczyciela polega na tym, żeby no, więcej czasu poświęcić temu najgorszemu. No ale do tego jest, są potrzebne inne regulacje, bo jeżeli każda godzina dodatkowa ma być płacona, no to pytanie, kto to dźwignie. Kończąc, więcej obowiązków dla uczniów, mniej praw. A w stosunku do nauczyciela, więcej praw w stosunku do ucznia, niż obowiązków. Proszę Państwa. Mniej więcej chciałem, może innymi słowy, ale jest to chyba wód, ale chciałem powiedzieć, że tak, generalnie nie jest system i ten system powoduje to, że to nauczanie, ta edukacja jest źle prowadzona w szkole podstawowej, w gimnazjum, to się przenosi na średnią szkołę, na studia również. Winien jest system, bo tak, dyrektor ma poważne problemy i odpowiedzialności w stosunku do rodziców, do nauczycieli, do całego obiektu i administratorem. Zresztą dyrektor nie musi być w ogóle nauczycielem, tylko administratorem generalnie. Generalnie za edukację uczniów odpowiadają nauczyciele. Tylko nauczyciele chcą być dobrzy i dla dyrektora, i dla rodziców. I generalnie jest tak, że nauczyciel udaje, że uczy, uczeń udaje, że się uczy i to tak jakoś idzie. Wszystko na życie polega na nie być głosowny. Niedawno zapytałem, 5 lat temu, zapytałem młodego człowieka, który kończył studia, bo z nami chciał się pochwalić, że napisał pracę magisterską. I w tytule, to był nauczyciel, i w tytule pracy była taki wyraz, który nie rozumiałem, był to jakaś nomenklatura pedagogiczna, nie wiedziałem, co to znaczy. Sobie później to zobaczył w encyklopedii, bo jestem ciekawy, ale zapytałem przedmiotowego człowieka, magistranta przyszłego, co to znaczy w tytule pracy. A on odpowiada mi, że nie wie jeszcze, ale się dopiero dowie. Więc, proszę Państwa, o czym mówimy? To jest w ogóle nie do pomyślenia. Jak tą pracę napisał? Oprawiona praca już przez drukarza przyniesiona pięknie, ładnie wygląda wszystko. I w tytule pracy jest słowo, które nie rozumie, no, czy napisał. No nie, źle powiedzieć, to nie się dowiedzieć. Praca jest, ja się nie zmienię, tak jak pan Wójt powiedział. Generalnie prawo w zakresie nowego edukowania uczniów i dla nauczycieli również jakieś tam prawa powinny być, ale bez przesady. To naprawdę straci tylko dziecko. Prawo zrobi, jeżeli nie uczniów dzieci. Poproszę Państwa, najlepszym sposobem oceny, egzekwowania obowiązków pracy jest taka zwana zasada kija i marchewki. Czyli ta możliwość awansu, praca, prawda, tabela. Pracujesz dobrze, zarabiasz dobrze. Pracujesz bardzo dobrze, zarabiasz bardzo dobrze. I to jest jedyny sprawdzony sposób do tego, żeby samoczynnie pracownik w każdej grupie zawodowej dążył do poprawy jakości pracy. Panie Wójcie, to była skarga za skarbą. Proszę, ale mówię, my dyskutujemy o tych sprawach, ale niestety one nie należą do naszej kompetencji. Na marginesie, szanowni radni, no wszyscy są dorośli. Nie wiem, czy żeście czytali w wczorajszej gazecie, że 14-letni uczeń, 33-letni nauczycielce, no co zrobi? Tylko dziecko i urodziło. I to jest fakt. I w tej chwili prokuratora ma szeroką pracę nad tym i głęboką. Jak to dojść do tego i czy to jest prawda? Ale tylko mówię, że mamy tu nauczycielkę i mówimy o nauczycielach i tak, żeby każdemu się trochę udział oświały, no to niestety trafiłem, trochę, że taka jest prawda, bo to trzeba się zdarzyć. Proszę bardzo, panie kurcie, proszę. Także ja się uważam. Proszę Państwa. Czyli ten punkt, mój stały sprawozdanie działań pracy w okresie międzysesjami. Zastrzegam na początku, że uwagi na to, że
jest bardzo dużo tych tematów. Mogę coś tam przekręcić, mogę również popełnić błąd. W ten sposób ogarnąć tego wielkiego zakresu prac, z którym się zmagamy każdy. Od ostatniej sesji wydałem kilkanaście zarządzeń i od nich rozpocznę. Zarządzenie numer 105 w sprawie przeprowadzenia w 2013 roku ćwiczeń w zakresie współdziałania stałego dyżuru wójta gminy Wola Krzysztopolska z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wola Krzysztopolska i oceny gotowości bojowej. I dokładnie w dniu 15 listopada takie ćwiczenia stałego dyżuru będą przeprowadzone z udziałem właśnie ochotniczych straży pożarnych. Są tu oczywiście powołane osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie tej akcji i generalnie ma to na celu sprawdzenie gotowości wszystkich osób wyznaczonych do działania w przypadku jakichś zagrożeń występujących na terenie naszej gminy. Zarządzenie numer 104 w sprawie zatwierdzenia do realizacji planu obrony cywilnej gminy Wola Krzysztopolska. Podobna sytuacja. Ten plan obrony cywilnej niech cały czas obowiązuje i w miarę długo czasu jest aktualizowany. Oczywiście musi uwzględniać wytyczne innych szefów obrony cywilnej, bo na terenie gminy tym szefem jest wójt, na terenie powiatu jest starosta, na terenie województwa jest marszałek i oczywiście tu jest takie współdziałanie w zakresie tworzenia tych planów i te wszystkie wytyczne musiały być uwzględnione przez nas, stąd zatwierdzenie właśnie tego planu obrony cywilnej. Zarządzenie numer 103 w sprawie, widzicie Państwo akurat ten temat, zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Wola Krzysztopolska. I tutaj chcę ten regulamin zmienić w zakresie zwiększenia kwalifikacji w pewnej dziedzinie. Nie będę tutaj ujawniał, o którą to konkretnie osobę chodzi, bo ma być to również niespodzianka. W każdym bądź razie w pewnym momencie pracownik dochodzi do specjalizacji i należy go po prostu awansować, dać mu wyższe wynagrodzenie lub wyższy stopień. I tutaj to ten regulamin będzie wzbogacony o głównego specjalistę i jest taki pracownik w Urzędzie Gminy, który na to miano zasługuje. Oczywiście nie jest to na razie związane z jakimś tam radykalnym zwiększeniem wynagrodzenia. Na pewno wyższym, ale nie radykalnym. I widzicie Państwo, to jest ten sposób, że tak powiem, honor wynagradzania pracowników w zależności od zasług, od wiedzy, od wykonywanej pracy. I oczywiście to zarządzenie jest zgodne, ten główny specjalista wprowadzony dodatkowo wynika z ustawy o pracownikach samorządowych, także nic nie stoi na przeszkodzie z punktu widzenia prawnego, żeby w nasz regulamin taką funkcję prowadzić. Zarządzenie numer 102 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztopolska. I to dotyczy, proszę Państwa, wykazu poszczególnych miejscowości i poszczególnych osób, u których znajdują się właśnie różnego rodzaju pokrycia dachowe czy inna forma azbestu, która musi być utylizowana. I to jest związane właśnie z tym wnioskiem, jaki złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie pieniędzy na właśnie usuwanie azbestu i tutaj wedle naszych szacunków ta kwota, żeby zebrać ten eternit zgłoszony przez mieszkańców, to jest kwota blisko 170 tysięcy złotych. To jest na ten rok, tak?
To jest na ten... Tak. I oczywiście trzeba było to, zweryfikować, bo w międzyczasie oczywiście ludzie swoim zakresem po prostu no, likwidują to przykrycie, no i trzeba było prowadzić pewne korekty. I tutaj można powiedzieć w metrach kwadratowych w tym działaniu tego eternitu znajduje się aż 251 315,3 metra kwadratowego. I zdjęcie właśnie tego materiału chcemy zrobić przy pomocy tych pieniędzy. Oczywiście ostateczną kwotę ustalimy w przetargu, bo ten zakres dofinansowany z naszej strony obejmuje zebranie, znaczy tak, odbiór, wywóz i utylizacja, natomiast no, demontaż jakiegoś tam budynku jest po stronie właściciela. Zarządzenie numer 101 w sprawie zmian planu dochodów wydatków budżetowych, tak zwane celówki. I tu tradycyjnie wedle wytycznych wojewody. Przepraszam, że powiedział słowo. Demontaż tego eternitu to należy do właściciela. No, czy musi wynająć jakąś firmę? Może. Nie. No może sobie. Ale może sam złożyć. Może sam zdjąć, zeskładować, przygotować do odbioru. Odbioru. Natomiast my w tym zakresie. No bo zasady może nie działać. Jeżeli mowa jest o demontażu eternitu, o tym demontaż ukrycia dachowego i taki, tak. Taką rzecz powinno się zgłosić w odpowiednim organie nadzoru budowlanego na sektorze powiatowym. Co do zasady, takie rzeczy powinny być robione przez jedyny specjalistyczny. Tak? My odbierając ten eternit, zakładamy, że to już zostało zdemontowane. Nie pytamy, kto to zdejmował, w jaki sposób. Zakładamy, że zgodnie z literą prawa to było robione, a w jaki sposób to było robione, to jest odpowiedzialność tego właściciela. Jednak i diabeł strasznie go maluje. W każdym razie przygotować do zebrania. Bynajmniej nie pytać, kto było. My w tym zakresie przy pomocy firmy wyłonionej to musimy zapakować, załadować, zabrać i zutylizować. Dalej, mówiłem i mi przerwano. Czyli wytyczne wojewody odnośnie kwoty przeznaczonej na dotację celową z składu na rozliczenie zdrowotne, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, tak zwany zasiłek stały. I tu jest kwota 341 zł i kwota 74 tysiące została przyznana przez wojewodę na dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013. A i jeszcze jedna ważna pozycja, bo tym zarządzeniem no niestety zostałem no niezmuszony, była taka zasadność dołożenia 7 tysięcy złotych do inwestycji pod tytułem modernizacja drogi dojazdowej w Poraju. Okazało się w trakcie realizacji, że z uwagi na to, że ta droga w wyniku przejazdu samochodów ciężarowych zrobiła się taka półokrągła, to po wykonaniu tej nakładki no niestety ta wysokość pobocza się znacznie zwiększyła. W niektórych miejscach tam była do 30 cm. W związku z tym, że w projekcie to było, nie było przewidziane, no powstały roboty dodatkowe i była pełna zasadność, żeby no te 7 tysięcy dołożyć. I ponieważ ta inwestycja nie mieści się w wieloletniej prognozie finansowej, no to na podstawie ustawy o finansach publicznych te 7 tysięcy mogłem dołożyć, ale tak jak w tej chwili już po odbiorze wiem, nawet
nie mam czasu, panie Jerzy, jechać i zobaczyć, jak to wygląda. Oglądałem tu na zdjęciach, droga wygląda fajnie, pobocza, jeszcze fajnie, inaczej mówiąc. Czyli tyle, jeżeli to chodzi o zarządzenie 101, 100, zarządzenie 100, numer 100, w sprawie ustalenia stawki opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych budynka wspólnot mieszkaniowych numer 21-23 i dla najemców lokali mieszkalnych użytkowych budynków gminy przy ulicy Kościuszki numer 19. Jak Państwo pamiętacie, każdego niemal na każdej sesji informuję o tych stawkach, które się zmieniają, ale my trzymamy się tych stawek, jakie ustalają bezpośrednio ustala wspólnota, no, gospodarując już teraz tą kotłownią we własny sposób. No i my automatycznie taką samą stawkę stosujemy do lokatorów, którzy zamieszkują we wspólnotach, ale nie są właścicielami lokalu. W tym przypadku właścicielem jest gmina, jednocześnie członkiem wspólnoty mieszkaniowej. No i tu musimy oczywiście dostosować tą stawkę do naszych lokali. Zarządzenie, i tak na marginesie dodam, że tych lokali do sprzedania jest jeszcze około 60, czyli już niedużo, jak Państwo pamiętacie, w pierwszej kadencji było to ponad 300. Jesteśmy nadal zainteresowani tym, żeby sprzedać te lokale i nadal ta bonifikata, która została zastosowana, a wynosi 80% wartości rynkowej, tak dobrze powiedziałem, nadal obowiązuje i w efekcie trzeba doprowadzić do tego, żeby te wszystkie lokale stały się własnością lokatorów. Dalej, zarządzenie numer 99 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztopolska. Zarządzenie, które dotyczy dosłownie drobnych korek właśnie w tej tabelce, którą cały czas wyjaśnia pan skarbnik. Korek kwot po prostu błędnie wpisanych czy źle wyliczonych. Także nie ma tutaj się nad czym zgodzić. Zarządzenie numer 98 w sprawie znowu zmian planu dochodów wydatków budżetowych, czyli celówki. Tym razem Urząd Wojewódzki przyznał nam kwotę 21 391 zł na tak zwany fundusz alimentacyjny i 14 729 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna. Zarządzenie numer 97 w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność gminy Wola Krzysztopolska. Konkretnie chodzi o działki na tak zwanych ogródkach, czyli tam, gdzie mamy Biedronkę. Zainteresowanie, proszę Państwa, się zwiększyło. Być może dlatego, że po raz drugi obniżyłem kwotę o kolejne 10%. Łącznie kwota jest obniżona o 50%. Jest już ustalony termin, no ale w międzyczasie mieliśmy bodajże 3 albo 4 przetargi z wynikiem negatywnym. Teraz jest zainteresowanie, są podania pisma, jest zainteresowanie na wykup około 5, od 5 do 7 działów. Oczywiście ostatecznie rozstrzygnie to przetarg. Także no, żeby nie zapeszyć, to wydaje mi się, że jedna Biedronka zaczyna wzbudzać zainteresowanie tymi działkami.
ale na następnej sesji konkretnie już poinformujemy, które i ile się udało. No oczywiście jest tu wykaz poszczególnych działek, tych działek do ścigania mamy jeszcze 17. Także zachęcajmy... Tu wokół Biedronki. Tak. Zachęcajmy, w najbliższym czasie będziemy chcieli zaznaczyć ten ślad drogi. Co prawda zaznaczyć, podkreślam, nie od razu asfalty i tak dalej, bo to są drogie sprawy, ale żeby już było to widoczne i żeby to coraz bardziej zachęcać, najlepiej mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, bo cały czas zabiegamy o zwiększenie wskaźnika zaludnienia. Przepraszam, wiadomo, kiedy przetarg będzie? Wiadomo, za chwilę do tego dojdę. Któryś tam listopad. 12 chyba listopad. Tak, jeden to proszę o tym już także. Dalej. Nie. Za chwilę dojdziemy. Zarządzenie numer 93 w sprawie powołania zespołu mieszkaniowego i w skład tego zespołu wchodzą następujące osoby. Pani Bogusława Dziubecka jako przewodnicząca, pani Mariola Toma, pani Danuta Markiewicz i pan Paweł Malik jako członkowie. Jest to oczywiście realizacja uchwały podjętej przez państwa w sprawie zasad wynajmowania lokali. I w tej chwili trwa weryfikacja wniosków. Następnie, w myśl założeń tych zasad, ta komisja ma w oparciu o kryteria wskazane w tej uchwale ustalić listę osób, którym te lokale będziemy przydzielać. I to już to przydzielanie będzie polegać na tym, że ustalimy listę i jeżeli się lokal zwolni, to po prostu następna osoba z listy ma to przydzielane i ta lista obowiązuje cały rok. Dotychczas to było inaczej. Za każdym razem, kiedy lokal się zwolnił, trzeba było przeprowadzać procedurę, sprawdzać wszystkie wnioski, no i wedle tych kryteriów... Zajmowała się Komisja Budżetu, a teraz już Komisja Budżetu nie będzie opiniować? Być może będzie opiniować, nie pamiętam, czy nie, ale chyba nie. W każdym razie są nowe zasady, bo te poprzednie zasady praktycznie uniemożliwiały otrzymanie lokalu osobom, które miały wyższy ten wskaźnik dochodu. No bo za każdym razem trzeba było te wszystkie podania weryfikować i wedle tego kryterium mieszkaniowego, wedle tego kryterium dochodowego przyznawać osobie, która miała najtrudniejsze warunki, czyli poniżej 5 metrów kwadratowych na przykład te mieszkaniowe na osobę w lokalu, w którym dotychczas zamieszkiwała. I praktycznie no, ta osoba, która miała troszeczkę wyższe te wskaźniki, nigdy tego lokalu nie dostała. Natomiast teraz będzie z listy. I oczywiście ta lista co rok będzie weryfikowana. Zarządzenie numer 95 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kozierogi. To jest właśnie Państwa działka, która tak długo była dyskutowana, omawiana. Także no, konsekwencją tej uchwały jest ten wykaz, który musi... Przetarg był? Nie, to jest na razie wykaz i on musi do publicznej wiadomości przez jakiś czas wisieć. A to jest wycena tego? Jest wycena i no i właśnie ten budynek nieszczęsny, który stanowi wartość zero, no zaniży wartość tej działki. Jest to wycenione na 21 tysięcy. Bo przede wszystkim ta działka nie ma dojazdu, sama w sobie ma drogę. Także ten chętny musi no, kupić tą drogę i tą działkę. No i niestety no, musi przewidywać to, że najpierw trzeba tą rudę rozebrać. Ale tam drogi fizycznie nie ma, bo ośrodu nie ma drogi fizycznej. Znaczy jest droga, tam będą, tu są dwie działki. Nie, ja rozumiem, tylko, że tam fizycznie nie ma śladu drogi. Jest na mapie ta działka, która to jest działka, która jest formalnie tą drogą dojazdem do tej działki. Dlatego no, trzeba kupić i jedno, i drugie.
ma wątpliwości, że tutaj znajdziemy chętną osobę. Zarządzenie numer 94. Chyba, że z tego względu, że jest to działka popularna. Zarządzenie numer 94 w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych w 2013 roku i podobna sytuacja, czyli 75% kosztów przedszkola publicznego. To jest ta kwota, którą przyznajemy podmiotowi, który prowadzi właśnie to przedszkole w formie niepublicznej. I ta stawka roczna na dziecko po wyliczeniu, czyli to się liczy w ten sposób, że łącznie kwota, jaką wydajemy na utrzymanie przedszkola samorządowego, dzielona przez ilość dzieci, czyli 100, razy 75 i to daje rocznie 5254 zł, a miesięczna stawka 437,84 zł na dziecko. Czyli takie pieniądze dajemy na dziecko dla podmiotu, który prowadzi przedszkole w formie niepublicznej. Zarządzenie numer 93, znowu kolejna celówka tak zwana, żeby skracać, i tutaj kwota 2766 została przyznana przez Wojewódzki Urząd na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Tyle, jeżeli chodzi o zarządzenia. Dalej, prace podjęte w tym okresie przedstawiają się następująco. Referat gospodarki komunalnej. Przygotowaliśmy zawiadomienia w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla miejscowości Rokrzyce II. Bo jak Państwo pamiętacie, najpierw zmieniliśmy nazwę miejscowości, która była niezgodna z zapisem w rejestrze w ministerstwie. No i w ślad za tym teraz trzeba nadać numerację wedle już nowych przepisów. I to jest taka sama konsekwencja jak przy wprowadzaniu ulic w danej miejscowości. I tutaj dostaję też sygnały takie, bo najpierw mieszkańcy proszą o to, żeby ułatwić ten dojazd, prowadzenie tych nazw ulic, a potem jest takie trochę delikatne narzekanie albo koszty. No niestety to są koszty społeczne i jak to mówi na skarbni, nie ma nic za darmo. Życie w społeczeństwie też kosztuje. I tutaj domaga się zmiany nazw miejscowość Krężna, bo tych przyczółków, tych rozgałęzień coraz więcej. No właśnie, kolonie zrobi jedną miejscową. No ale to nie o to chodzi, bo chodzi o rozproszenie, bo jak jeden ciąg nie ma problemu, numerację nadajemy i natomiast ponieważ tych ciągów, tych odłamów miejscowości jest coraz więcej, a numeracja jest jedna. I teraz pytanie, gdzie ten numer 12? Czy na tym przyczółku, czy na tym? Wójcie, gdyby były ulice, nie byłoby problemu, no bo właśnie przy tych zwięzłych siedliskach, znaczy wsiach, gdzie są kolonie i te miejscowości dawne już są razem, no to nazwa kolonia, to tak jak się trochę zmienia. Dlaczego o tym mówię, bo trzeba głośno, niech tutaj wsłuchują się mieszkańcy, że no niestety, jeżeli wprowadzimy nazwy ulic, a nie ma innego rozwiązania, żeby ułatwić życie, no to konsekwencją tego są jakieś tam małe wydatki. No, nawet skarga wpłynęła w tej chwili na wójta, nie wiem dlaczego na wójta, przecież to była uchwała sołecka, potem uchwała rady, że ktoś tam musi ponieść koszty wymiany prawa jazdy i tak dalej. No i tak do końca, bo dowód osobisty jest finansowany przez nas. Także ten dokument tożsamości jest, a to, że w dokumencie pod tytułem prawo jazdy jest inny adres, ale żeby przeprowadzić tą taką
taki porządek w dokumentach, bo to niektórzy mieszkańcy są we wszystkich dokumentach, mogli mieć taki adres, jak dowodzi osobisty. Przeprowadziliśmy przetarg ustny i ograniczony ze skutkiem pozytywnym na sprzedaż działki w Kacprowie i ta działka została sprzedana za kwotę 7900 zł. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki we Władysławowie został przeprowadzony ze skutkiem negatywnym. To już jest drugi raz. Dalej ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż działki w obrębie geodezyjnym w Roczyce drugie skracając chodzi o byłą szkołę i tu przetarg odbędzie się 15 listopada o godzinie 11. Dla przypomnienia powiem, że przeprowadziliśmy weryfikację wyceny i po tej weryfikacji wartość tej działki z budynkiem to kwota około 480 tysięcy złotych. Mamy informację, że jest zainteresowanie i że ta oferta zostanie ostatecznie złożona. Dalej ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż działek się rozstrzygnął wczoraj. Także zakończył się wynikiem negatywnym. No i znowu będzie rozważać, czy wartości tych działek nie obniżyć. Dalej przetarg ogłosił sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę w obrębie Wola Krzysztofolska oraz na działkę 255 w obrębie Władysławów. Przetargi odbędą się 29 października o godzinie 11 i oczywiście to jest konsekwencja wcześniej przyjętych uchwał przez państwo. Ponadto przygotowaliśmy zawiadomienia o zmianie stawki podgrzewania wody, czyli konsekwencja tego zarządzenia, które omawiałem przed chwilą. Cały czas trwa nadzór dotyczący właśnie świadczenia usług na odbiór zagospodarowania stałych odpadów. Również trwa wprowadzenie do systemu deklaracji o wysokości opłaty. No i oczywiście już wszczynamy postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czyli zbieranie odpadów, można powiedzieć, no żeby nie zapeszyć, przebiega nie najgorzej. Dalej wszystko. Referat budownictwa. I tu jak zwykle dzieje się bardzo dużo. Zakończył się remont budynku domu lodowego w Stradzewie. Wszystkie roboty zostały odebrane. Oczywiście również w tym zakresie występowały roboty dodatkowe po to, żeby uwzględnić to, co jest koniecznie niezbędne. Ostatecznie, jak powiedziałem, jest to odebrane. Trwają czynności odbiorowe w domu lodowym w Woli Rokrzyckiej. No, tu również z uwagi na te wymogi przeciwpożarowe Straż Pożarna no, nie chciała wydać zgody, dlatego projektant wystąpił o tak zwane OC i to dotyczyło oczywiście drzwi, już nie pamiętam, istniejące, czyli tam gdzieś wykonywane ileś lat wstecz. I projektant wystąpił do Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej o tak zwane odstępstwo. Jest taka możliwość prawna, to odstępstwo uzyskaliśmy, no i w ślad za tym Powiatowa Straż Pożarna wydała opinię pozytywną. No wszystko musi być. Podobna sytuacja jest. Będzie otwarcie w Woli Rokrzyckiej. No zanosi się na to, że chyba będzie władze gminy mają być zaproszone po to, żeby im podziękować. Oczywiście władze gminy mam tu na myśli i organ wykonawczy. No ja chyba to nie muszę być zaproszony.
No ciekawe. Chodzi przede wszystkim o organ uchwałodawczy. Ale to nie chciałbym tutaj zapomnieć, że cytować za gospodarzy. Ale jeszcze pan gospodarzy, to jest zaprosił. Dalej podobna sytuacja jest w miejscowości